Dzień dobry Państwu. Tomasz Kamiński, pełnomocnik wojewody do spraw uzależnień HIV i AIDS. Bardzo dziękuję prelegentom za bardzo rzeczowe wystąpienia, które dały nam do myślenia, jeżeli chodzi o kwestie problemów związanych z alkoholem. Słowem komentarza, też pewnych punktów do refleksji, trzy aspekty. Tutaj działalność księdza Markiewicza na terenie Galicji przypomniała mi o innej też jeszcze postaci, o której miałem możliwość popełnić artykuł, mianowicie Zofia Daszyńska-Golińska, która była ekonomistką i demografem społecznym, która działała właśnie w Galicji mniej więcej w tym samym czasie co ksiądz Markiewicz, chociaż bliżej końca XIX wieku. Ona przeprowadziła kilka takich badań ankietowych, jak to wygląda, jeżeli chodzi o problem właśnie z alkoholem na terenie Galicji. Podkreśliła tutaj dwa aspekty, które utrudniały walkę z alkoholizmem na tym obszarze. Mianowicie alkohol stał się taką częścią codzienności, że jakby jedną z normalnych obrazków było to, że nawet dziecko przed wyjściem do szkoły miało, znaczy na dzień dobry rozpoczynało dzień od szklanki gorzałki. To jest straszna rzecz. Druga rzecz, pracodawcy w ramach wynagrodzenia swoim pracownikom pracy, oprócz pieniędzy, dawali też przydział do miejscowych właśnie karczm, tam gdzie mogli wykorzystać właśnie ten przydział alkoholowy. Plus jeszcze to też Zofia Daszyńska-Golińska podkreślała, dosyć znamienny był widok, wtedy należy pamiętać, wynagrodzenie było wypłacane w rytmie tygodniowym, w sobotę, bo tydzień pracy był sześciodniowy, w sobotę pod zakładami pracy pojawiały się żony, po to, żeby zabrać mężów, żeby nie poszli przepić tych pieniędzy, nie wykorzystać tego przydziału. To jest dosyć taki znamienny widok z tamtych czasów. Należy też pamiętać, że ten problem nie wziął się znikąd. Z jednej strony była to polityka zaborców, ale z drugiej strony też najzwyczajniej w świecie, mówiąc trochę kolokwialnie, rozwój przemysłu. Tak? Na ten czas przypadł udoskonalony wynalazek w postaci destylacji alkoholu, więc produkcja wódki najzwyczajniej w świecie wzrosła. Rozwój przemysłu to właśnie na ten czas naznaczył negatywnie kwestie problemów alkoholowych. Druga rzecz, to co było też powiedziane w ostatnim wystąpieniu tutaj księdza prelegenta, zmiana nawyków, jeżeli chodzi o spożycie alkoholu. Tutaj podkreśla się i pamiętam taki nagłówek sprzed 2 lat, Polacy oszaleli na punkcie piw bezalkoholowych. Tak, mówi się o tym, że piwa bezalkoholowe mogą być taką pozytywną zmianą, jeżeli chodzi o spożycie alkoholu przez Polaków. Należy pamiętać, że piwo stanowi ponad 50% pitych trunków alkoholowych w Polsce i te piwa 0% miałyby w jakiś sposób odmienić albo stanowić alternatywę dla spotkań towarzyskich właśnie, gdzie alkohol jest obecny i na swój sposób to działa. Tak, znaczy pokazuje to dużą popularność tego typu trunków, ale też z drugiej strony nadal wiąże nas z konsumpcją pewnego rodzaju produktów, a w zasadzie pewnego rodzaju marki. I tutaj specjaliści też apelują o to, aby z rozwagą korzystać z tego nowego trendu, ponieważ pojawia się pytanie, skoro jest to piwo bezalkoholowe, a zatem założenie niegroźne, czy możemy dawać je dzieciom? Prawda? Tutaj, jeżeli odpowiedź padnie pozytywna, tym bardziej, że część tych trunków, zwłaszcza nie chcąc tutaj lokować produktu, tak zwanych radlerów, czyli mieszanek piwa z sokiem bezalkoholowych, teoretycznie można dać w letni ciepły dzień dziecku również, albo dziecko też widząc znowuż u rodzica spożywanie tego trunków, przywiązuje się do marki, tak? Czyli następuje swoiste alokowanie produktu w umyśle dziecka. I to dziecko jak podrośnie wie, że piwo A, które było bezalkoholowe, potem jest już procentowe, jest ok, tak? I to też w ramach tych zmian nawyków należy pamiętać, żeby nie przesadzać w drugą stronę. I trzecia rzecz, tutaj trochę nawiązując do wypowiedzi pana kuratora, straszenie ludzi, bo to też na którejś konferencji, pamiętam, pojawiło się takie stwierdzenie. Straszenie ludzi
strasznymi twarzami ludzi z problemami alkoholowymi, odnosi często, znaczy nie odnosi swojego skutku z uwagi na to, że przedstawiane są wizerunki osób, które, no mówiąc zasadnie, już upadły. A jak wiemy dobrze, problem alkoholowy to nie jest coś, co zacznie się w piątek, skończy się tragicznie w niedzielę, tylko trwa latami i te efekty, te straszne twarze, to jest efekt wielu lat złych nawyków, nadmiernego spożycia alkoholu. Tak, czyli te dzieci, ta młodzież, która spotyka się z tymi twarzami, patrząc na siebie po paru, powiedzmy, wysokoprocentowych imprezach, stwierdzi, to jeszcze nie jest ten moment. Tak, ale w momencie, kiedy spojrzy w lustro i zobaczy już siebie w tym momencie, niestety będzie za późno. W związku z tym też należy mieć na uwadze, czym, mówiąc kolokwialnie, w ramach kampanii edukacyjnych straszymy dzieci. To tak tyle tytułem komentarza, punktów do refleksji. Bardzo Państwu dziękuję. A tak, na gorąco. Ile alkoholu jest w piwie bezalkoholowym? Ile alkoholu jest w piwie bezalkoholowym? Do ilu procent może być alkoholu, żeby to nazwać piwem bezalkoholowym? Żeby piwo bezalkoholowe... Żeby nazwać trunek bezalkoholowym, to on musi mieć jakiś procent... 0,5, to jest maksymalnie. Czyli do 0,5 alkoholu spokojnie jest. Tak jest. Większość, znaczy generalnie, to podkreślają znowu specjaliści, że 0,5 to jest tyle samo alkoholu, co jest w kiszonej kapuście, więc to jakby... Dokładnie, więc kwestia tego... Ale marka jest, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. No.